Tatusiu, cześć kochanie. Masz coś dla mnie? Moją wypłatę? Kupię za to cukierki? Jasne. Niech szybko wraca do zdrowia. Innym razem, wzajemnie. Nie zgadniesz. Daj mi się nacieszyć chwilą między fatalnym tygodniem i jeszcze gorszym weekendem. No dobra, co tam? Nie jemy kolacji z Carlsonami. Dan złamał obojczyk. To znaczy, nie mogę udawać. Jakiego koloru jest kwiatek? Musimy w tym roku coś zasadzić. Czerwony. Co planujesz na weekend? Nic. Żadnych meczów i turniejów. Mamy wolne. Trzeba uważać, bo ostatnim razem, gdy mieliśmy dużo wolnego, skończyło się to... tym cukiereczkiem. Jak się pisze witaj? W-I-T-A. J. Łapałem oddech. A babciu? Witaj, babciu. Co ty robisz? Transparent. Robimy je tylko, gdy babcia ma przyjechać. Dzwoniła i spytała, czy może przyjechać. O Boże. Wolno się rusza. Może zdążymy ją powstrzymać. Dzwoni. Odbierz. Babcia przyjechała. Może tylko na jeden dzień. Ma wielką walizkę. Niestety. Ostatnia chwila spokoju. Mamo! Babcia przyjechała. Cześć, skarbie. Billy, syneczku. Judy, widzę, że wciąż ta sama fryzura. Ładnie ci. Dziękuję. Nie spodziewaliśmy się... Nie chcecie mnie tu? Pójdę sobie. Mamo, zostań. Zrobiłem ci transparent. Byle do przodu. Spójrz, jaka kochana babunia. Zrzuć maskę i pokaż prawdziwą siebie. Jest po rozwodzie, może czuje się samotna. Czemu po rozwodzie nie trafiłem pod kuratelę ojca? Bo miałeś 36 lat. I byłeś już pod moją kuratelą. Nie jest tak źle. Jak to nie? To w końcu twoja rodzina, nie moja. Miło mi, że cię to bawi. Ty się śmiałeś z moich ciąż. Ale tylko po pijaku. Billy, musisz mi coś podać. Zaczyna się. Tym razem nie dam się wkręcić. Jeśli zaraz nie wezmę tabletki, to umrę, ale oczywiście mogę zaczekać. Już biegnę. I wtedy wasz tata zmoczył się w cyrku. Nazywaliśmy go pan Sączek. Uwielbiam wizyty babci. Dzieciaki na górę. Są słodkie. Zaskoczyłaś nas tą wizytą. Nieprawda, uprzedzałam Tinę. Następnym razem uprzedź nas. Będziemy mogli się przygotować. Sądziłam, że wnuki powinny spędzać czas z babcią. Ale jeśli nie, to wrócę tymi trzema autobusami do domu. Może nawet trafi mi się miejsce obok śmierdzącego pijaczka. Nie to miałem na myśli. Nie wyjeżdżaj. No, nie wiem. Nie czuję się tu mile widziana. Błagam cię, zostań. Wszyscy tego pragniemy. Dzieci, ja i Judy. Postaw tę torbę. Zgoda. Zostanę. Dziękuję. Faktycznie byłeś twardy. Zwłaszcza przy słowach mamusiu, nie wyjeżdżaj. Nie wiem, jak ona to robi. A ja wiem, obserwuję tę grę od 16 lat. Mama zaczyna cię prowokować, ty się denerwujesz, a ona udaje zranioną i wywołuje w tobie poczucie winy. Znów to samo? Będę powtarzać, póki nie zrozumiesz.
Musisz przestać łykać haczyk. Następnym razem po prostu zignoruj ją. Nie. Odbędę z nią poważną rozmowę. Ona wciąż traktuje mnie jak dziecko, a nie jak dorosłego faceta. Daj znać, zanim zaczniecie. Chętnie to zobaczę. Nie musisz spać na kanapie. Jedno z dzieci odda ci swój pokój. Nie chcę robić kłopotu. Lubię za to oglądać telewizję i chętnie dorzucę się do rachunku za prąd. Nie musisz. Musimy porozmawiać. Wszystkim byłoby lepiej, gdybyśmy traktowali siebie jak dorosłych. Jestem dorosłym facetem. Telewizor się zepsuł, wszystko się poprzestawiało. W naszej kablówce jest inny układ kanałów. Emeril jest na 42, tak samo jak u mnie. To na pewno kwestia kablówki. Posłuchaj, a może to wina pilota? Nie, pomogę ci. Zadzwoń do kablówki, niech to zreperują. Nic tu nie jest zepsute. Może po prostu wyjadę. Jaki był twój pomysł? A co z poważną rozmową? Nie wyszła. Jutro przychodzi facet od kablówki. Po co? Pomożesz mi czy nie? Po pierwsze, ignoruj jej zaczepki. Bill? Załóż do spodni ten nowy pasek ode mnie. Co robisz? Udaję twoją mamę. Przestań, nie. Jeśli ci się nie podoba, to mogę go zwrócić. Poważnie, przestań. Nie przestanę, póki nie zrozumiesz, bo ona na pewno nie przestanie. Oddaj mi ten pasek, zwrócę go. Mamo, nie zwracaj go. Podoba mi się. Błąd? Zawsze to samo. Łykasz przynętę. To co mam mówić? Masz milczeć. Wtedy wytrącisz jej broń z ręki. Warto spróbować. Brawo. Pocałuj mnie? Chyba śnisz. Może po prostu wyjdę. Dzięki, że zawiozłeś mnie do banku. Bardzo proszę. Nie lubię minivanów. Zbyt dużo guzików. A ten fotel odsunięty stanowczo za daleko. Możesz go przesunąć, ale trzeba wcisnąć guzik. Nie trzeba, jakoś wytrzymam. Tu i tak jest wygodniej niż na waszej kanapie. Słyszałeś? Po prostu nie mam nic do dodania. A cóż to za riposta? Żadna. Po prostu chcesz mnie zdenerwować, a ja nie dam się sprowokować. Jak możesz tak mówić? Co za matka chciałaby denerwować syna? Nie twierdzę, że robisz to specjalnie. Może po prostu w ten sposób starasz się zwrócić na siebie uwagę. Przykro mi, że tak to odbierasz. Może powinnam to zmienić. Co robisz? Pójdę pieszo. Nie chcę narażać cię na dalszy stres, bo cię kocham. Dokładnie o tym mówiłem. Chcesz wzbudzić u mnie poczucie winy, ale nie uda ci się. Zielone, odjeżdżam. Śmiało. Jadę. Nie do wiary. Zrobiłem to. Zostawiłem matkę na ulicy. Odjechałem tak daleko, że już jej nie widzę. Boże. Zostawiłem matkę na ulicy. Ma. Gdzieś ty był przez tyle czasu? Mówiłaś, że jeśli nie łyknę haczyka, wytrącę matce broń z ręki. Znalazła sobie kolejną.
Wysiadła z auta i odmówiła dalszej jazdy. Niezła. I co zrobiłeś? Odjechałem. Co takiego? Co się dzieje? Zgubiłem babcię. Zostawił ją na poboczu i odjechał. Co takiego? Co jest? Tata zgubił babcię. Co takiego? Zostawiłem ją na poboczu. Na pewno nic jej nie będzie. Najnowsze zdjęcie. Gdyby trzeba było zrobić ulotki. Babcia, wróciłaś. Jakimś cudem wasz ojciec wyrzucił mnie z auta. Ale nic mi nie jest. Sama wysiadłaś. Wróciłem po ciebie, ale już cię nie było. Dokąd poszłaś? Szukałam przystanku i zauważyłam mały sklepik. W oknie był szyld zatrudnię do pomocy. Od słowa do słowa dostałam pracę. W Chicago? Sam kazałeś, żebym zrobiła coś ze swoim życiem i przestała cię stresować. Co to za praca? Rodzinny biznes, wypożyczalnia filmów i zabawek dla dorosłych. Dzieci na górę? Zabawek dla dorosłych? Na Lincoln Avenue. Nazywa się Playpen Video. Nie do wiary, pracujesz w Playpen Video? Znacie to miejsce, tak? To znaczy, nie. Ze słyszenia. Pracujesz w wypożyczalni filmów dla dorosłych? Prawdę mówiąc, mamy również normalne filmy. Czasem można pomylić wersje. Wystarczy, rozumiem. Idę się wykąpać, to był długi dzień. Zaczynam wcześnie rano. Ludzie oddają sporo taśm między 8 a 9. Jak to sobie wyobrażasz? Miłej kąpieli. Moja matka będzie sprzedawać zabawki dla dorosłych. Muszę przemówić jej do rozsądku. Właśnie wchodzi do wanny, może później. Nie daj się. Wszystko zmyśliła, żeby cię zdenerwować. Na pewno to blef. Billy, możesz podać mi torebkę? Szef prosił, żebym wypróbowała nowe próbki olejków. Proszę. Dziękuję. Wiedziałeś, że niektóre z nich są jadalne? Ciekawe, jak smakują z sałatką. Wasza kolej. Kra. Kra 5 punktów. Zaraz. To nie jest ry, tylko przemalowane py. Oddaj mazak. Czemu nie użyłeś py? Miałem ułożyć słowo kap? Podobno twoja mama przyjechała. Chętnie ją poznam. Gdzie jest? Wyszła. Dokąd? Nie wiem, czy ja pytam się o twoją matkę? Nie, ale operacja się udała. O co tu chodzi? O nic. Jego matka ma pracę, a on ma z tym problem. Jaką pracę? Pracuje w kawiarni. To dobrze, że starsi mogą pracować. Gdyby moja mama nie pracowała, ja bym musiał. Dzień dobry. Miałaś pracować do późna. Coś mi się pomyliło. Karl? Gerard? Słyszałam, że operacja mamy się udała. Tak, dziękuję. Linda jak zwykle śliczna. Mogłabyś być młodszą siostrą Judy. Jestem młodszą siostrą Judy. I bardzo dobrze. Odpocznij na kanapie albo na górze. Bill! Twoja mama właśnie wróciła z pracy. Proszę usiąść. Jak minął dzień? Intensywnie. Nie przypuszczałam, że tak wiele osób lubi... Mam nowe słowo. Wyprakm. Gramy? Nie przerywaj mamie. Gdzie pani pracuje? Może już tam jadłem. Nie sprzedajemy jedzenia. Choć pewne rzeczy są u nas jadalne, ale zwykle ludzie jedzą je w domach. To coś jak Wendy's? Dokładnie tak. Nie, to Playpen Video. No dobra, wypraćmy. Zakwestionuję własne słowo. Poproszę o słownik. Pracuje pani w Playpen Video na Lincoln Avenue? Byłaś tam? Nie, ja też nie. Mają tam kawiarnię? Faktycznie czytają sugestie klientów.
Dajcie znać, jeśli czegoś wam trzeba. Teraz jest promocja na skórzane stringi. Wiem, do czego zmierzasz. Chcesz mnie sprowokować do krzyku, żeby odegrać wielką scenę cierpienia. Nie dam się sprowokować i nie krzyknę. Może po prostu wyjdę. Oboje wiemy, o co chodzi. Twoja praca to kara dla mnie. Bzdura, po prostu poszłam do pracy. Ciekawe, bo do tej pory twoją pracą było dołowanie mnie. Jesteś w tym mistrzem. Rozumiem. Dokąd idziesz? Zamieszkam z ciocią Doris, póki czegoś nie wynajmę. Przestań. Dobrze wiemy, że nie zamieszkasz w Chicago. Robisz to, by zwrócić na siebie uwagę. Jeśli o mnie chodzi, możesz w ogóle nie zwracać na mnie uwagi. Proszę bardzo. Wyjeżdżaj i ukaraj mnie za to, jakim jestem okropnym synem. Co się dzieje? Wyjeżdżam. Do widzenia. Pa. Naprawdę wyszła. I co teraz? Nie martw się, to wszystko jest częścią gry. Zaraz to wróci. Schodzi po schodach, nigdzie nie pójdzie. Stawia walizkę. Mówiłam? Wzywa taksówkę. Bzdura. Wsiada. Nie pojedzie. I pojechała. Wracajcie, Linda oszukuje. Chcę ułożyć słowo weź. Masz na myśli weź? Moja matka pracuje w seks shopie. Nie powinienem mówić tego głośno. Co, nie widziałeś prawdziwej kobiety? Jest tam. Pogadaj z nią. A ty gdzie będziesz? Rozejrzę się. Słucham pana? Nie przyszedłem niczego kupić. Więc może nie powinien pan ze mną rozmawiać. W końcu moją pracą jest dołowanie pana. Możemy gdzieś pogadać? Tutaj to normalny sklep. Same dziewczyny? Ostatnia alejka. Słucham? Źle mi z tym, co się stało. Jesteś moją matką i nie chcę się z tobą kłócić. Dziękuję. Proszę, wracajmy do domu. Nigdzie nie jadę. Przecież wygrałaś, poddaję się, koniec gry. To nie jest gra. Przyjęłaś tę pracę tylko z powodu kłótni w aucie. Kiedy mnie wyrzuciłeś? Sama poszłaś, zresztą nieważne. Billy, zaczekaj. Przyznaję, wzięłam tę pracę, żebyś czuł się winny. Ale spodobało mi się tu. Lubisz pracę w seks shopie? Lubię pracę. Przez całe życie byłam gospodynią domową. Teraz mam nowy cel w życiu i własne pieniądze. I dobrze mi z tym. Sami faceci? Alejka trzecia. A co z twoim domem? Może go sprzedam. Jest dla mnie za duży. Poszukam sobie kawalerki. W końcu jestem rozwódką. Naprawdę chcesz tu pracować? Tak. Cieszę się, że tak się stało. Najlepsze, co mogłeś zrobić, to wykopać mnie z tego auta. Nie wykopałem cię. Wpadniesz dziś na kolację? Bez przesady. Mam co robić. Jak poszło? Zostanie w tej pracy i wszystko się ułoży. Lepiej się czujesz? Może wreszcie z matką uzdrowimy relację. Rusty to mój syn Bill. Miło mi. Dawniej nazywałam go pan Sączek, ale dziś jest już dużym chłopcem. Szukam pewnego filmu. Linda? Co tu robisz? Pytam o drogę. Dobra,
Ja nie widziałam tu ciebie, a ty mnie. Hej, tu nie ma kawiarni.